Studio ADS zaprasza do wysłuchania serii wykładów ewangelisty Samuela Bragi z nadzieją w przyszłość. Wykład 10. Klucze do nowego życia. Część 2. Pełna satysfakcja. Eric was a caterpillar. Eric był gąsienicą. And it spent its days walking on branches and eating leaves. On chodził po gałązkach i jadł listki. And Eric was ugly. I Eric był brzydkim. Hairy. Taki owłosiony. Fat. Gruby. And all it did. I cokolwiek robił, to tylko jadł. Eat and eat and eat. Jadł i jadł i jadł. That's all it wanted to do. To tylko on chciał zrobić, to jeść. It had an incredible appetite. On miał straszny apetyt. Eric had an enemy. Eric miał takiego nieprzyjaciela. George the Beetle. To był George, taki chrabąszcz. He was eating and he heard his enemy coming. Nagle, jak jadł, zobaczył swojego nieprzyjaciela. Nadleciał nad nim. And the beetle saw him. Beetle? The beetle, yes. I ten, wiecie, ten chrabąż zobaczył go. And it came down. I nadleciał nad nim. Hey, you fat ugly caterpillar. Hej, ty gruby, brzydki, ty gąsienico. Look at me. Popatrz na mnie. I can fly. Ja mogę latać. The only thing you can do, fat ugly little thing. Jedynie co ty robisz, to tylko możesz jeść, jesteś gruby. Is to crawl and eat leaves. Możesz tylko się czołgać i jeść te liście. Eric, look at him. Popatrzył na niego. Oh, that's so true. No, taka jest prawda. How I wish I could fly. O, jak ja bym życzył sobie fruwać. Well, doesn't matter. No, nie za ważne. Kept eating. No, jadł. Then he lifted his head. Podniósł swoją głowę. And right in front of him. I przed nim was a butterfly. Zobaczył motylka. Says, wow. Oh. The colors. O, jaki piękny. The sun was shining on the wings of the butterfly. I słońce przeświecało przez jego, prawda, te skrzydełka pięknie. And Eric was amazed by the butterfly. I on był po prostu oczarowany tym motylem. Mówi. He tried to come close. On chciał podejść bliżej. But the butterfly ale ten motylek odfrunął. And it stood on another branch. I sobie usiadł na drugą gałązkę. And Eric kept looking at it. I Eric tak się przypatrywał. And then the butterfly went from one to another. I ten motylek skakał z jednej gałązki and na drugą. Eric forgot about eating. I Eric zapomniał jeść. And started thinking. I zaczął myśleć. Wow, how I'd love to be a butterfly. O, jak ja bym chciał być motylem. And then he looked up. Popatrzył w górę. And he saw all these butterflies flying on the sky. I zobaczył pełno motyli, które fruwały w powietrzu. Eric would spend the hours looking up. On mógł tam patrzeć się godzinami. Looking at the butterflies. I patrzył się na te motyle. And he would keep saying, oh, how I'd love to be a butterfly. I mówił do siebie, o jak ja bym chciał być motylem. He was looking at butterflies when suddenly came his enemy. Patrzył się w niebo na te motylki, nagle jego nieprzyjaciel. Nadleciał. I said, hey, you fat little thing. O, ty grubasie. You think you can become a butterfly? Co ty myślisz, że możesz stać się motylkiem? You'll never be a butterfly. Nigdy nie będziesz motylem. You are just an ugly, green, hairy, fat caterpillar. Jesteś mały, gruby, zielonym, taką no, gąsienicą. And Eric said, oh, yeah. Eric mówi, how silly of me. O, jak źle to jest. How could I ever thought of being a butterfly? Jak ja w ogóle mogłem pomyśleć sobie, że ja mogę być motylem? Ah, he felt so tired. On taki poczuł się zmęczony. Feeling a little bit depressed. Taki trochę, wiecie, zawiedziony, w depresji. He decided that he was going to take a nap. I postanowił, że trochę się prześpi. So he hung himself under a leaf. I on tam zaczepił się pod liściem. And went to sleep. I zasnął.
I'd like us to read the book of John, chapter 3. Ja chciałem teraz przeczytać Ewangelię Jana, rozdział 3. Verses 3 to 5. Od 3 do 5. Tekst mówi, odpowiadając Jezus, rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jesus is talking to a man called Nicodemus. Jezus tu mówi do człowieka, który się nazywa Nikodem. Nicodemus came to talk to Jesus. Nikodem przyszedł rozmawiać z Jezusem. And discuss theology with him. Chciał rozmawiać o teologii. But Jesus did not enter into any discussions. Ale on nie pozwolił na żadną dyskusję. He looked into this man's eyes. Popatrzył się w jego oczy. And he says, Nicodemus. I powiedział Nikodemie. If you want to be in the kingdom of God. Jeżeli chcesz wejść do Królestwa Niebieskiego. You have to be born again. Musisz narodzić się na nowo. Now Nicodemus. Nikodem. Was a religious man. On był religijnym człowiekiem. He was a Jew. On był Żydem. And he was a teacher of religion in Israel. I on był nauczycielem w Izraelu. So it was quite confronting to hear from Jesus that he had to be born again. Wiecie, to wyglądało tak bardzo nieprzyjemnie, że on jemu powiedział, musisz się narodzić na nowo. And so he tried to make a joke of this thing. On chciał zażartować w odpowiedzi na Jezusowi. And he said, i powiedział, well, how am I going to go into my mother's womb being an old man? Jak ja mogę wejść do mamy łona z powrotem, kiedy się urodzi się na nowo? And Jesus said to him, Jezus powiedział mu, Nicodemus, Nikodemie, unless you are born of the water and the spirit, jeżeli nie narodzisz się z wody i ducha, you cannot see the kingdom of God. Nie możesz zobaczyć Królestwa Niebieskiego. The new birth experience. Nowonarodzenie, doświadczenie nowonarodzenia. Is that which enables a sinful man? To uzdalnia takiego grzesznego człowieka. To become a citizen of the kingdom of heaven. Aby stał się obywatelem nieba. And I believe. I ja wierzę. That in the last couple of nights. Że przez ostatnie dwa wieczory. Most of you. Większość z was. Have been born again. Narodziła się na nowo. How are we born again? Jak my narodzimy się na nowo? There's two processes here. Jest dwa procesy, które zachodzą tutaj. One is the birth of the spirit. To jest jeden, który jest przez ducha. And the other one is the birth of water. A drugi jest z wody. In the birth of the spirit. Ten narodzenie z ducha. Jesus is talking about the process. Jezus mówi tu o procesie pewnym. That begins in the human life. Który zaczyna się w człowieku. The very moment we are born. W tym momencie, kiedy człowiek się rodzi. The spirit of God. Duch Boży. Begins a work of attracting the human being to God. Pracuje na tym, aby Bóg był dla niego atrakcyjnym. So that one day. I któregoś dnia. Man will surrender to Christ. Człowiek któregoś dnia poddaje się Jezusowi. It may take years. Może to zabrać lata. But the Spirit is after us. Ale Duch Święty jest zawsze nas pobudza. By all kinds of amazing influences. W różnych rodzaju po prostu nawiedzeniach. He's trying to draw man to Christ. On zawsze próbuje sprowadzić człowieka do Jezusa. So that we may see our sinfulness. My możemy widzieć siebie grzesznymi. Be convicted that we are lost. My możemy uważać się, że jesteśmy zgubionymi. And then want to be saved. Ale chcemy być zbawionymi. Some people. Niektórzy ludzie. Come to a program like this. Przychodzą na program taki jak ten. And they are converted. I są nawróconymi. They are born again. Oni narodzają się na nowo. And they think. I myślą. That it was the program that converted them. To ten program spowodował, że zostali nawróceni. But no. Ale nie. The program. Ten program. Was the final piece in the puzzle. To była ta ostatnia cząstka tej zagadki, albo tej wielkiej układanki. That the Holy Spirit has been putting through a lifetime. Gdzie Duch Święty w nas prowadził przez życie. The Holy Spirit is amazing. Duch Święty jest niesamowicie cudowny. He may chase some people even to the very last minute of their life.
Nieraz to staje się, że ściga nas albo chodzi z nami do ostatniego momentu w naszym życiu. They may have rejected Christ all their life. Niektórzy odrzucają Jezusa całe swoje życie. Been really bad. Byli bardzo złymi. And they are dying. I umierają. And maybe a pastor comes. I może przychodzi pastor. Or the Christian wife. Albo chrześcijańska żona. And talks to in their ear. I mówi do jego ucha. And says. I mówi. Jesus loves you. Jezus kocha cię. He wants to save you. On chce cię zbawić. Do you want to accept him now before you die? Czy chcesz zaakceptować jego teraz, zanim umrzesz? And in that moment. I w tym momencie. That man receives light in his mind. On otrzymuje światło w swoim umyśle. And he takes salvation. I on bierze zbawienie. And surrenders his life to Christ. I oddaje swoje życie Jezusowi. And the Spirit. Makes him a new creation. I Duch Święty robi z niego nowe stworzenie. Right there, just before they die. Tam, właśnie tuż przed śmiercią. I've known of wives who have prayed for 40 years for a husband. Ja znam żonę, która modliła się za swojego męża przez 40 lat. And at the end they surrender and they are converted. A w końcu on nawrócił się i oddał swoje życie Bogu. Praise the Lord for the Holy Spirit. Chwała Panu za Ducha Świętego. Amen. Amen. That's the birth of the Spirit. To jest narodzenie się z Ducha. If you come with me to the John chapter 12 verse 24. Jeżeli otwieramy Ewangelię Jana 12 rozdział 24 wiersz czytamy: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie umrze, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. What does Jesus say? Co Jezus mówi? In order for I plant to become a plant and produce fruits. What must first happen? Żeby kiedy ziarno, co musi zaistnieć, żeby ziarno, które zostało pogrzebane do ziemi, wyrosło i dała nowy owoc. A seed must be planted. True. Te ziarno musi być włożone w ziemię. True. Prawda? And that seed must die. I te ziarno musi umrzeć. It stops being a seed. Ono musi przestać być ziarnem. And then is born again. I wtedy się narodzi coś nowego. But is born as a plant. Ale rodzi się jako roślina. And as a plant. Jako roślina. It will produce fruit naturally. Będzie produkowało owoce naturalnie. Tak? Tak. Can a seed become a plant without being buried and die. Czy może nasiono stać się tym rośliną bez pogrzebania go i śmierci? No. Nie. That's why. Dlatego. The key elements. Taki najważniejszy element. In the process of being born again. W tym procesie nowonarodzenia. Is what we discovered the previous night and last night. To jest to, cośmy odkryli poprzedniej nocy i ostatniej nocy. We must be joined to Christ. My musimy być przyciągnięci do Jezusa. True? Prawda? By accepting him as our savior. Musimy zaakceptować go jako swojego zbawiciela. But in order to be joined to Jesus. Ale żeby połączyć się z Jezusem. We must die with him. My musimy umrzeć z nim. Be crucified. Musimy być ukrzyżowani. And then we must be buried with him. I musimy być pogrzebani z nim. And then we will resurrect. I wtedy martwych zbudzeni zostaniemy. To a brand new life. Do nowego życia. And again, I believe that most of you. Ja wierzę, jeszcze raz powiem, że większość z was have entered into this experience. Że przeżyliście te doświadczenie. Amen. Now. I teraz. Like the caterpillar. Ta gąsienica. You and I have an enemy. Mamy nieprzyjaciela. And that enemy i ten nieprzyjaciel does not want you to know who you are in Jesus. On nie chce wam powiedzieć, kim wy jesteście w Jezusie. And so it is of absolute importance. Jest bardzo ważne, najważniejszą rzeczą. That you realize. Żebyście byli pewni i orientowali się. That once you are born again. Kiedy żeście zostali nowonarodzeni. You have become. Staliście się a new creation. Nowym stworzeniem. Come to the book of 2 Corinthians and chapter 5 verse 17. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian 5:17 mówi tak. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
If any man is in Christ, jak, jeżeli człowiek jest w Chrystusie, he is a new creation. Jest nowym stworzeniem. Tak? Tak? In order for us to be a new creation, żeby what być, must happen first? Żeby być nowym stworzeniem, co musi zaistnieć wpierw? We must be in Christ. Musimy być w Chrystusie. How are we in Christ? How do we become to be in Christ? Jak my możemy, jak to się dzieje, że my jesteśmy w Chrystusie? By the process of dying with him, being buried with him and resurrecting with him. To jest to, że umieramy z nim, ukrzyżowani jesteśmy, umieramy i w zmartwychwstaniu jesteśmy w nim. When you've gone through that experience, kiedy przechodzimy przez to doświadczenie, then you are in Christ. Jesteście w Chrystusie. And therefore, i dlatego you are a new creation. Jesteście nowym stworzeniem. Did you hear that? Czy słyszeliście to? You are jesteście a new creation. Nowym stworzeniem. And you say, mówicie, Pastor Sam, pastorze Sam, but I look myself in the mirror, ja patrzę się w lustro this morning, w tym poranku, and I was the same person that I have always been. Ja jestem tą samą osobą, co byłem wcześniej. True? Prawda? How do you know that you are a new creation? Skąd wiecie, że jesteście nowym stworzeniem? It's because it's written in the Word of God. Dlatego, że to jest napisane w Słowie Bożym. And remember, i pamiętajcie, for by grace, przez łaskę, you are saved. Jesteście zbawieni. Through faith. Przez wiarę. And this is the gift of God. I to jest dar Boży. Not of yourselves. Nic z was. That anyone should boast. Nikt nie może być dumny z tego. So how do you know that you are a new creation? Skąd wiecie, że jesteście nowym stworzeniem? Because God says. Dlatego, że Bóg powiedział. When you are in Christ, kiedy jesteście w Chrystusie, you are a new creation. Jesteście nowym stworzeniem. When did that happen, Pastor Sam? Kiedy to się dzieje, pastorze Sam? Remember that we studied that when you believe in God. Pamiętacie, kiedy studiowaliśmy, że jeżeli wierzysz w Boga, God speaks a new reality in heaven. Bóg mówi o nowej rzeczywistości w niebie. He declares you perfect. On obwieszcza, że jesteście doskonałymi. He says that you have never sinned. On mówi, żeście nigdy nie grzeszyli. And he declares you his own child. I on obwieszcza, że ty jesteś jego dzieckiem. And he loves you as he loves his son Jesus. I on kocha ciebie jak swojego syna Jezusa. Then he forgives all your sins. I on przebacza tobie wszystkie grzechy. That Word of God. I to słowo Bóg is what counts. To co się liczy. I cannot emphasize it more, friends. Ja nie mogę was więcej przekonać. The Bible says. Biblia mówi. That the just lives by faith. Że sprawiedliwy żyje z wiary. Faith on what? Wiary jakiej? On what God has said about you. To co Bóg powiedział o tobie. Satan will come. Szatan przyjdzie i powie. And whisper at you. I wysprzeprze w ucho. Ha! And you think that something happened? Ty myślisz, że coś się stało? No. O nie. You continue to be the same hypocrite as you used to be before. Będziesz takim hipokrytem, jak byłeś przedtem. Ha, you will never become like Jesus. O, nigdy nie będziesz tak jak Jezus. Forget it, that's fairy tales. Zapomnij, to jest bajka. And he will try to make you doubt your experience. I on będzie przekonać chciał się, żebyś to zlekceważył i podważył te doświadczenie. If you doubt what the Word of God says, jeżeli podważycie to, co Słowo Boże mówi, then you will lose your experience. To zgubicie ten doświadczenie. It's of absolute importance, jest najważniejszą rzeczą, that what I'm going to share with you tonight, to, co chcę z wami się podzielić dzisiaj wieczorem, you believe it, żebyście wierzyli, and you begin to look at yourself, i żebyście patrzyli na siebie, the way God sees you, jak Bóg patrzy na ciebie, not the way Satan sees you. Nie jak szatan widzi ciebie. Amen. Amen. So then the verse of 2 Corinthians 5:17 says, if we are in Christ, ten wiersz mówi, jeżeli jesteś w Chrystusie, we are a new creation. Jesteś nowym stworzeniem. Notice what it says then. Zobaczcie, co teraz mówi. Old things, wszystkie stare rzeczy, have passed away. Przeszły, minęły i oddaliły się. What does that mean? Co to znaczy? Your old life. Wasze nowe życie. The old person, nowa osoba. Who you used to be, która była kiedyś. Until yesterday. Do wczoraj. It's gone. Odeszła. It's passed away. Już nie ma jej. It's dead. Ona umarła. And then Paul says, apostoł Paweł mówi, everything. Wszystko. How much? Ile? Everything. Wszystko. Wszystko? Wszystko.
Wszystko. Wszystko. That's nice word. Wszystko. Everything, all has become new. Stało się nowe. How much? Ile? How much has passed away? Ile przeszło, odeszło? Wszystko. How much has become new? Ile jest teraz nowego? Everything. Now. Teraz. Is not by what you feel. To nie to, co wy czujecie. Is not by what Satan whispers here. To nie to, co szatan wam mówi do ucha. Is because the word of God says. Ale dlatego, że to słowo Boże powiedziało. And that's what counts. I to się liczy. After all. W końcu. If God says that I am a new creation. Jeżeli Bóg mówi, że jestem nowym stworzeniem. Who's Satan to tell me that I am not? A dlaczego ja mam słuchać szatana, że ja nie jestem? Who I am to believe that I am not? Komu ja mam uwierzyć, że jestem? What counts? Co się liczy? Is what God sees. To, co Bóg mówi. Amen. Amen. I co widzi? That's where salvation is found. Tam jest właśnie zbawienie znalezione. I ugruntowane. No, do not add to what I'm saying. Yeah, that's true. Ezekiel chapter 36. Ezekiel. Here in Ezekiel, the Lord describes what happens when He makes us new. Tu jest opisane, co się dzieje, kiedy On czyni nas nowymi. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów. Oczyszczę was i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serca kamienne, a dam wam serca mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. Did you notice what happens? Zauważyliście, co się stało? It says that the Lord will wash us. Że Bóg nas oczyścił. And He will take away our idols. I zabiera od nas wszystkie bożki. But He will also take out our old stony heart. I On również zabiera te kamienne serce z nas. Wyrywa. What happens if someone took your heart away? Co się dzieje, kiedy ktoś z waszego ciała zabiera serce? You would die. Umrzecie. So there is the dying experience. To jest ten właśnie doświadczenie śmierci. The Lord takes out heart operation. To jest tak zwana operacja serca. And then i wtedy He gives you a heart of flesh, a brand new heart. I daje wam wtedy mięsiste serce, nowiuteńkie. Is the heart of Jesus. To jest serce Jezusa. In the Bible the heart is the mind. W Biblii serce symbolizuje twój rozum, twój umysł. So He's made you brand new. Jesteście nowymi. And then He says, i wtedy mówi, and I'm going to give you my spirit. I daję ci mojego ducha. And my spirit, i mój duch, will cause you, będzie, to walk in my laws and my statutes. I on wtedy was będzie przymuszał, albo będzie powodował, że będzie chodzić w moich przykazaniach i prawie. Isn't that beautiful? Czy to nie jest piękne? No longer. Więcej nie. Flogging yourself to try to be a good Christian. Nie zmuszasz siebie, żebyś dobrym chrześcijaninem. Beating yourself up because you're not so good. O, bijesz siebie, bo ty nie jesteś dobrym. Now i teraz is the Spirit. Teraz Duch Święty. That will make us Christians. Czyni nas chrześcijanami. Do you remember the story of the wolf? Czy pamiętacie tę historię o tym wilku? What did it take for the wolf to become a sheep? Co musiało zaistnieć, żeby ten wilk stał się owcą? A miracle. Cud. What does it take for a sinful person to become a Christian? Co się musi stać z grzesznym człowiekiem, ażeby stał się chrześcijaninem? Cud. A miracle. Miracle. And who works the miracle? I kto czyni ten cud? God. And how does He give you the miracle? I jak On daje nam przeżyć ten cud? Free. It's a gift. To jest darmowy dar. To jest prezent. How does it give it to you by grace? Jak on daje ci to łaską? How do you receive the miracle? Jak otrzymujemy go? By faith. Przez wiarę. Amen. Amen. The moment. W tym momencie. You believed in what God says. Wierzycie, co Bóg powiedział. You accept the gift. Akceptujesz ten dar. By surrendering to Jesus. Poddając się Jezusowi. You've been born again. Zostaliście narodzeni na nowo. It's beautiful. To jest piękne. Illustration. Ilustracja.
God says to Abraham. Bóg powiedział do Abrahama. Abraham, I'm gonna give you a child. Ja dam tobie syna, dziecko. And Abraham was 99. I Abraham miał 99 lat. Anyone has had a child at 99? Czy ktoś może mieć w tym wieku dziecko? Worst of all, man can bear children until they die. O, człowiek może mieć dzieci dopóki nie umrze. But Sarah was 90. Ale Sara miała 90. Any woman here 90? Jest jakaś kobieta, która ma 90 lat tutaj? That can bear children? Czy ma dzieci w tym wieku? Impossible. To jest niemożliwością. Tak? Prawda? Absolutely impossible. To jest absolutnie niemożliwe. This was an impossibility. To była absolutna niemożliwość. It could not be done. To nie mogło być zrobione. But the Bible says, ale Biblia powiedziała, Abraham believed in God. Abraham uwierzył Bogu. And God, a Bóg accounted him righteous. On uznał go za sprawiedliwego. What does that mean? Co to znaczy? That God made him a new creation. To znaczy, że on zrobił go nowym stworzeniem. The secret. Tajemnica. Is that you must trust in God. Musisz ufać Bogu. Believe in what he says. Wierzyć, co on powiedział. Not only regarding salvation. Nie tylko jeśli chodzi o zbawienie. But whenever you take a promise of the word of God. Jeżeli jakąś obietnicę bierzesz z słowa Bożego. And you believe it. I wierzysz. And you practice it. I praktykujesz to. And you take a stand, doesn't matter what happens, you will stand on the side of God. I zachowujesz niezależnie od sytuacji, przystajesz przy Bogu. God declares you righteous. Bóg obwieszcza cię jako doskonałym. That's why I like living by faith. To ja właśnie lubię, jeśli chodzi o wiarę. Because I have to depend by God to pay everything, all my bills. Pardon me? I have to depend on God to pay for all my bills. Dlatego że ja jestem uzależniony od Boga, jeśli chodzi o płacenie jakichkolwiek rachunków. And so I have to depend on his promises. Ja muszę po prostu patrzeć na jego obietnice. And every time I take God at his word. I zawsze kiedy biorę Boga i biorę jego obietnicę jako gwarancję. And believe what he says. I wierzę w to, co on powiedział. He gives me the gift of righteousness. On daje mi ten dar sprawiedliwości. Isn't that beautiful? Czy to nie jest piękne? That's why the just shall live by faith. To właśnie sprawiedliwy z wiary żyć będzie. And as we live by faith, i kiedy żyjemy z wiary, in the eyes of God, w oczach Bożych, we are always brand new creation. Jesteśmy zawsze nowym stworzeniem. Amen? Amen. Did you understand that? Czy rozumiemy to? In the book of Romans, chapter 8, verse 1, Paul gives us a very good news. W liście apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 1 wiersz, mamy taką wspaniałą wiadomość. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. When we are in Christ, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, we are no longer condemned. Nie jesteśmy więcej potępieni. Did you hear that? Czy słyszeliście to? If you are in Christ, jeżeli jesteś w Chrystusie, condemnation is gone. Potępienie odeszło. Satan wants to bring condemnation to your mind. O, szatan chce przyprowadzić potępienie do twojego umysłu. He will bring a list of the sins that you have done. On przypomni ci listę rzeczy, które zrobiłeś. And rub them on your face. I będzie wam pchał ją na twarz. And make you feel that you're lost. I będzie was powodował, że będziecie czuli się zgubieni. Martin Luther. Martin Luther had a dream. Miał sen. And he dreamed that Satan was standing at the feet of his feet, at the feet of his bed. I on śniło mu się, że on stoi u jego łóżka. Holding a roll. Miał taką, wiecie, zwój. And when Martin Luther looked at the roll. I kiedy Marcin Luther patrzył się na niego. All his sins were there. Tam wszystkie jego grzechy były wypisane. And Satan was saying. I szatan mówił. You are mine. Ty jesteś mój. And Martin Luther despaired. I Marcin Luther bardzo był taki zdesperowany. But then he realized that Satan was trying to cover something on top of the scroll. Ale on zauważył, że szatan coś chce ukryć na samej górze tego zwoju. And said, in the name of Jesus, move your hand. W imieniu Jezusa, rusz tą ręką. Satan, move the hand. On ruszył. And it said, i tam powiedziane było, pardon by the blood of Jesus. Wszystko zostało przebaczone, wymazane krwią Jezusa. Satan doesn't want you to know. Szatan nie chce, żebyście wiedzieli. That in Christ, że w Chrystusie you are no longer condemned. Nie jesteście więcej potępieni. Amen. Amen. Doesn't matter who you have been. Niezależnie kim byliście. What you have done. Cokolwiek zrobiliście. What your past is like. Jaka była przeszłość.
You've accepted Jesus? Jeżeli zaakceptowałeś Jezusa, you've surrendered to him? Poddałeś się Jemu. You're a new creation in the eyes of God. Jesteś nowym stworzeniem w oczach Bożych. Amen. Amen. Romans chapter 8 verses 9 and 10. Roma, lista apostoła do Rzymian, 8 rozdział 9 i 10. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. When we are born again, kiedy jesteśmy narodzeni, narodziliśmy się na nowo. Through his spirit Jesus comes to dwell in us. Poprzez Ducha Świętego Jezus zamieszkuje w nas. And Jesus said, Jezus powiedział, all power has been given unto me in heaven and in earth. Wszelka moc dana jest mi na niebie i na ziemi. And Christ now dwells in you. A Jezus dzisiaj mieszka w tobie. The same Jesus that defeated Satan. Ten sam Jezus, który pokonał szatana. Comes and dwells in you through his spirit. Przyszedł i mieszka poprzez Ducha Świętego w tobie. With the purpose of living his life in you. W celu, aby on żył swoim życiem w tobie. Amen. Amen. Another verse. Inny Romans 8:14-17. Wiersz 17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Wonderful verses, aren't they? Piękne wiersze, nieprawdaż? If the Spirit dwells in us, jeżeli Duch Święty mieszka w nas, what is he testifying? O czym, co nam mówi? Co, o czym świadczy? That we have become children of God. Że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Just listen to this. Słuchajcie tego. You and I, ty i ja, are children of God. Jesteśmy dziećmi Boga. We are brothers and sisters of Jesus. Jesteśmy siostrami i braćmi Jezusa. Can there be granted to human beings any greater privilege? Czy może być przypisana większy przywilej człowiekowi niż ten? If God is your father, jeżeli Bóg jest waszym Ojcem, why would you worry about anything? Dlaczego masz się martwić o cokolwiek? True? Prawda? Shouldn't then Christians be the happiest people on earth? Czy chrześcijanie nie powinni być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie? Tak? Tak? There should never be an unhappy Christian. Nie powinno być ani jednego nieszczęśliwego chrześcijanina. Because whatever circumstances we are called to face, bo jakiekolwiek przechodzimy doświadczenia w naszym życiu, is our daddy who has chosen them for us. To jest to, że Bóg zaplanował to dla nas. You see, once you are covered in the righteousness of Christ, jeżeli jesteśmy otoczeni sprawiedliwością Bożą, Satan can do nothing against you. Szatan nic nie może przeciwko tobie zrobić. Unless is by the permission of God. Chyba że Bóg na to zezwoli. And so God covers us. A więc Bóg okrąża nas. We are hidden in him. Jesteśmy schowani w nim. And Satan is throwing things at us. I szatan rzuca różne rzeczy na nas. To harm us and destroy us. Aby uszkodzić nas i po prostu zniszczyć. But God is there. Ale Bóg jest tam. That's not good. To jest niedobre. That won't help. To nie pomoże. No, no, not that one. To niedobre. And then he says, ah, that one. A to jest okej. Okay. That will be good for him. To będzie dobre dla ciebie. He opens the robe. Chrystus, Pan Bóg nam otacza nas szatą sprawiedliwości. And then God closes it. I Bóg zakrywa tą szatę. And what happens now? I co się dzieje wtedy? Is between him and us. Jest to, co się dzieje teraz pomiędzy nami a Bogiem. It may be poverty. Może to być bieda. It may be disease. Może być jakaś choroba. It may be difficult circumstances. Może to są trudne jakieś momenty życia. But God has not allowed it to destroy you. Ale Bóg nie pozwala zniszczyć cię. He loves you too much for that. On kocha cię za bardzo. Only for your good. Tylko ze względu na twoje dobro. To strengthen you. Aby cię wzmocnić. To develop the likeness of Jesus. Żebyś był wzrastał na podobieństwo Jezusa. To destroy the love for sin. Żeby zniszczyć miłość But grzechu. Hiding in Christ. Schowany w Jezusie. Only that which is good for us. To jest tylko to, co jest dobre dla nas. Is permitted. Jest
pozwolone ze strony Boga. Isn't that beautiful, friends? Czy to nie jest piękne? We are children of God. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Therefore, lift up your head. Dlatego powinniśmy podnieść głowy nasze. Don't let Satan tell you that you are a fat, ugly little caterpillar. Nie pozwólcie mówić szatanowi, że jesteście brzydką gąsienicą. Lift up your head. Podnieście głowy wasze. And realize that you are a prince and a princess. I zdajcie sobie z tego sprawę, że jesteście książętami i księżniczkami. That your brother is Jesus Christ. Że waszym bratem jest Jezus Chrystus. And that all power belongs to you. I wszystka moc należy do ciebie. And God can use you in mighty ways. I Bóg może użyć cię w cudowny, wielki sposób. Sometimes I walk on the streets of Sydney or Australia. Czasami idę chodnikiem w Sydney czy gdziekolwiek w Australii. And I see proud men driving their expensive cars. O, widzę takich dumnych ludzi, którzy jadą drogimi samochodami. And I think to myself. Ja myślę sobie. They think they are someone. Oni myślą, że oni są kimś. And yet they don't know. Ale nie wiedzą, that I am a son of God. Że ja jestem synem Bożym. You can be poor. Możesz być biedny. But you're a child of God. Ale jesteś dzieckiem Bożym. You may be sick. Może jesteś chory. But you're a child of God. Ale jesteś dzieckiem Bożym. God is your daddy. Bóg jest twoim tatą. And everything that belongs to him. I wszystko, co należy do niego. Through Jesus. Przez Jezusa. He has given it to us. On daje nam. Isn't that wonderful? Czy to jest piękne? Amen. Amen. Shouldn't then every day be a good day? Czy każdy dzień nie powinien być dobrym dniem? Doesn't matter what pains we have and problems we face. Niezależnie ile mamy bólu i problemy przychodzą. Jesus says. Jezus powiedział. Don't worry about it. Nie martwcie się o to. God knows. Bóg wie. And that's what counts. I to się liczy. My daddy. Mój tata. Knows. Wie. And that's what counts. I to się liczy. Amen. Amen. When we have God. My mamy Boga. We have everything. Jeżeli mamy Boga, mamy wszystko. Don't you reckon? Czy nie myślicie? In the book of Hebrews chapter 10 verses 16 and 17, the apostle tells us another miracle the Lord does when we are converted. W liście apostoła Pawła do Hebrajczyków apostoł Paweł mówi o jeszcze jednym cudzie, który zachodzi w nas. I czytamy w 10 rozdziale 16, 17 wiersz: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawo moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę nie. Dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Ops. In this text. W tym tekście. We are told that in the new covenant. Tu jest mowa, że w nowym przymierzu. That is the covenant that we enter into Jesus Christ. To jest te przymierze, które wchodzimy z Jezusem Chrystusem. In which we take everything. Gdzie wszystko bierzemy from him, od Niego and we surrender at his feet. I oddajemy to pod Jego stopy. In that covenant, i w tym sprzymierzu God says, Jezus mówi, that he not only will forgive our sins and remember them no more, nie tylko nam przebacza grzechy nasze i nie pamięta więcej, but also he will write his law in our mind, ale również On wypisze prawo w naszym umyśle and in our hearts. I w naszym sercu. Which law? Jakie prawo? The Ten Commandments. 10 przykazań. Those wonderful Ten Commandments. Te cudowne 10 przykazań. The Lord wants us to keep them not because they are written on stones. Nie dlatego On chce, żebyśmy zachowali, że były zapisane na kamieniu. But because they are written on our hearts. Ale dlatego, że one są wypisane w naszym sercu. Because we love the Lord. Dlatego, że my kochamy Boga. We will love His law. Będziemy kochali Jego prawo. And it will be the greatest desire of the Christian. I to będzie największym pragnieniem chrześcijanina. To obey the commandments of God. Aby zachowywać Jego przykazania. Sadly, na nieszczęście, many are confused regarding the commandments of God. Mamy wiele zamieszania, jeśli chodzi o przykazania Boże. Because they've been substituted by the commandments of man. Dlatego, że one zostały zastąpione przykazaniami ludzkimi. But you read the Bible. Ale czytajcie Biblię. Look at them in Exodus chapter 20. Patrzcie się do drugiej Mojżeszowej 20 rozdział. And they are the commandments that God will write on your mind and your heart. I te przykazania Bóg wypisze w waszym umyśle i waszym sercu. And they are the commandments that God wants you to keep. I to są te przykazania, które Bóg chce, ażebyście zachowywali. Because now you love him. Dlatego, że teraz Jego kochacie. There is no legalism in true Christianity. Nie ma legalizmu w prawdziwym chrześcijaństwie. The true Christian will not go around measuring people up. Prawdziwy chrześcijanin nie będzie szedł i mierzył, jak wygląda ten drugi. And pointing the finger. I pokazywał palcem. He
On nie będzie chodził i szukał tych grzeszników i tych słabości drugiego. The true Christian, prawdziwy chrześcijanin. Because he knows himself, dlatego, że on wie, że on sam. Will pity the sinner, że on jest grzesznikiem. Will love him or her. Love him or her. Love him or her. Że będzie kochał ją czy jego. And instead of stripping their sins to the public, że zamiast ogłaszać te grzechy publicznie, he will be like Jesus. On będzie jak Jezus. He will cover the sin. On będzie zakrywał. He will love the sinner. On będzie grzesznika kochał. And treat them as a child of God. I będzie go traktował jako dziecko Boże. Amen. Amen. I'd like you to read at home Ephesians 1:3-7. We don't have the time to read it here. Yes. And I want you to read there the description that Paul gives of the new life. Ja chciałbym, żebyście państwo przeczytali w domu list apostoła Pawła do Efezjan. Which chapter? Ephesians chapter 1. Rozdział pierwszy. Verses 3-7. Od 3-7. Let's go back to our friend Eric. Ale wróćmy do tego naszego przyjaciela Eryka. He fell asleep. On spał. About 2 weeks went by. Około 2 tygodni minęło. And he became a butterfly. I on stał się motylem. Through a miracle called metamorphosis. Przez ten cud metamorfozy. He woke up one day. On obudził się, wyciągnął ramiona. Was feeling hungry. On był bardzo głodny. Walked on top of the twig or the branch. On wyszedł na tą gałązkę. And the sun was shining. A słońce świeciło. And he felt all wet and horrible. On taki był mokry i tak się czuł bardzo źle. And tried to chew some leaves. I chciał zjeść, prawda, kawał liścia. Do you like them anymore? Nie lubił tego więcej. What's going on with me? Co się stało ze mną? And he saw a butterfly. I zobaczył motyla. Ah, mówi, o, how I'd love to be a butterfly. O, ja chciałbym być motylem. Suddenly, i znowu leci coś. And the beetle realized. O, ten chrabąż zorientował się. That Eric had become a butterfly. Że Eric stał się motylem. A beautiful monarch, big, beautiful butterfly. Piękny, najpiękniejszy motyl, jaki można was spotkać. Wow, he said. Mówi, o. I have to destroy this. O, ja go zniszczę. And says, hey, you fat little green caterpillar. O, ty zielona gruba, mówi gąsienico. You think you're gonna become a butterfly? Ty myślisz, że ty możesz być motylem? Forget about it, you hairy thing. Zapomnij te owłosione potworze. And if you ever become a butterfly, you'll be the ugliest. A jeżeli byś był nawet tym motylem, to będziesz najbrzydszym. And he left. I odpłynął. Eric was all depressed. O, Eric już znowu był w depresji. Stupid me thinking to become a butterfly. Głupi, ja mogłem pomyśleć sobie, że ja chciałbym być motylkiem. But he stayed in the sun drying. Ale kiedy słońce go osuszyło, and then he started walking. On zaczął iść. And the branch came over a puddle of water. A na tej gałązce było troszeczkę wody. And he looked down the puddle of water. Popatrzył na tą wodę. Wow. Wyciągnął jedno skrzydełko. He realized that he had become a butterfly. On zorientował się, że stał się motylem. Drugie. Wow. And he started flying. I zaczął frunąć. By faith. Przez wiarę. You must realize. Musicie zdać sobie sprawę. That you are no longer a caterpillar. Że nie jesteście więcej gąsienicą. Now you are a butterfly. Teraz jesteście motylem. And God wants you to live as a butterfly. I Bóg chce, abyście żyli jak motyl. Not as a caterpillar. Nie jak ta gąsienica. Amen. Amen. That's what we call the new birth experience. I to my nazywamy te doświadczenie nowonarodzenia. How do you receive it? Jak otrzymujemy? By faith. Przez wiarę. It's because God has said it. Dlatego, że Bóg to powiedział. And that's what counts. I to się liczy. Let me just briefly talk about the second part of the new birth experience. Pozwólcie, że powiem o tym drugim, bardzo krótko doświadczeniu nowonarodzenia. Which is the birth of water. To jest ten narodzenie z wody.
And we call that baptism. I to my nazywamy chrztem. It is as essential. I to jest tak ważne. As the birth of the Spirit. Jak narodzenie z ducha. True? Prawda? Jesus said. Jezus powiedział. Unless you are born of the water and the Spirit. Jeżeli się nie narodzisz z wody i z ducha. You cannot see the kingdom of God. Nie możesz oglądać Królestwa Niebieskiego. Now today in Christianity there's a lot of confusion regarding baptism. Dzisiaj w chrześcijaństwie jest bardzo duże zamieszanie, jeśli chodzi o chrzest. But not in the Bible. Ale nie w Biblii. That confusion comes because of man's tradition. Te zamieszanie powstało dlatego, że ludzka tradycja to zrobiła. And their unwillingness to accept what the Word of God says. Dlatego, że oni nie chcą zaakceptować woli Bożej z Pisma Świętego. Let us read a story. Powiedzmy sobie historię. About the baptism of a man. I o człowieku, który był chrzczony. And out of this story we will draw a number of lessons regarding the true baptism. I z tej historii znajdziemy kilka historii o prawdziwym chrzcie. Acts chapter 8 verses 35 to 39. Yes. Is that the one? Yes. That's right. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma, a gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz, a odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj Filip i eunuch do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. Notice. Zauważcie. The Holy Spirit brought Philip. Duch Święty przyprowadził Filipa on the side of a chariot. Na do boku pewnego powozu. And when he heard that the man in the chariot. On słyszał, że ten człowiek w tym powozie was reading the Bible. Czyta Biblię. Philip said. Filip powiedział. Do you understand what you're reading? Czy ty rozumiesz, co czytasz? And the man was an Ethiopian. A ten człowiekiem był Etiopczyk. A black man. Ciemny człowiek. The Ethiopian said, how can I understand if no one teaches me? O, jak ja mogę rozumieć, jeżeli nikt mnie nie nauczy? Wow, Philip said, like every good evangelist. O, Filip sobie tak po prostu uradował się, jak każdy dobry ewangelista. Can I come in? Czy ja mogę usiąść z tobą? Come. Chodź. He sat with the man. On usiadł z nim. And as the chariot slowly moved. I kiedy ten powóz bardzo powoli się ruszał. Philip opened the scriptures to this man. On otworzył Słowo Boże dla tego człowieka. The first preparation for baptism. Pierwsze przygotowanie, żeby być ochrzczonym. Is the study of the Bible. To jest studiowanie Pisma Świętego. True? Prawda? Philip opened the scriptures. Filip otworzył Słowo Boże. And showed this man that Jesus was the Messiah. Pokazał temu człowiekowi, że Jezus jest Mesjaszem. And the man said. Ten człowiek powiedział. Hey, there's some water there. O, patrz, mówi, tam jest woda. Can I be baptized? Czy ja mogę być ochrzczony? And Philip asked him. A Filip zapytał. Do you believe that Jesus is your Savior? Czy wierzysz, że Jezus jest Zbawicielem? And he said, yes, I believe. O, tak, ja wierzę. Second lesson. Dwie lekcje. The condition for us to be baptized. Warunkiem, żeby być ochrzczonym. Is that we believe that Christ is our Savior. Że Jezus jest naszym Zbawicielem. And that entails a surrender to Him. I to sprawia, że my się poddajemy Jemu. Amen. Amen. And so then the Bible says that the Ethiopians commanded the chariot to stop. I Biblia nam mówi, że ten Etiopczyk kazał temu powozowi zatrzymać się. And it says that both went down into the water. I powiedziane jest, że oboje weszli do wody. Now, can you go down into the water if there is a little bit of water? Czy możecie wejść do wody, kiedy jest jej troszeczkę? It's a little bit difficult, isn't it? Jest troszeczkę trudno. And then it says that once Philip had baptized the Ethiopian. I Biblia mówi, że w momencie, kiedy on go ochrzcił w tej they wodzie, came out of the water. Oni wyszli z wody. There's only one baptism recognized by God. Jest jedyny sposób chrztu, jeden rodzaj chrztu, który Bóg akceptuje. Is baptism that is practiced in adults. To jest chrzest, który jest praktykowany jako dorosłych ludzi. Because the Ethiopian was an adult. Dlatego, że Etiopczyk był dorosłym. When Jesus was baptized, how old was he?
Kiedy Chrystus był ochrzczony, jak ile miał lat? 30 years of age. Miał 30 lat. Never the Bible shows us that children are to be baptized. Nigdzie Biblia nie pokazuje, że dzieci należy chrzcić. Because in order for a person to be baptized, żeby być ochrzczonym, they need to be first taught. Najpierw musi być nauczonym. To believe that Christ can save them. Żeby uwierzył, że Chrystus Pan może go zbawić. Can you teach a baby? Czy możecie uczyć dziecko? The scriptures? Słowa Bożego? Can a baby believe? Czy dziecko może uwierzyć? In Jesus as a savior? W Jezusa jako Zbawiciela? Of course not. Oczywiście, że nie. And then, i wtedy baptism. Chrzest. Is a burial ceremony. To jest ceremonia pogrzebu. That's why the Philip and the Ethiopian went into the water. Dlatego a Filip i Etiopczyk weszli do wody. And Philip baptized. I Filip zanurzył go. Immersed him. Zanurzył. The Greek word baptizo. Greckie słowo baptizo means to immerse. Znaczy zanurzyć. To deep. Głęboko. You will find znajdziecie in Christian history, w chrześcijańskiej historii, that baptism by immersion was practiced unanimously. Że praktykowanie takiego właśnie rodzaju chrztu było wszędzie praktykowane. For at least 1,000 years. Co najmniej przez 1,000 lat. It was in the 11th century. To gdzieś do 11 wieku. That baptism by sprinkling was enforced. Gdzieś wtedy dopiero zostało rozpoczęte chrzest poprzez pokropienie. Jesus was baptized by immersion. Chrystus był ochrzczony przez zanurzenie. The apostles were baptized by immersion. Apostołowie byli ochrzczeni przez zanurzenie. And the church practiced this type of baptism everywhere. I Kościół chrześcijański praktykował to wszędzie. You go to Russia. Pojedziecie do Rosji. And there are pictures of the baptisms of kings. Znajdziecie tam obrazy chrztu królów. How are they being baptized? Jak byli ochrzczeni? By immersion. Przez zanurzenie. You go to Europe. Pojedziecie do Europy. Well, we are in Europe. And you go to all cathedrals. Pójdziecie do różnych katedr. And you will find i znajdziecie, that they all have a baptismal pond. Że oni mają w tych katedrach stare właśnie baseny do chrztu. Because they used to immerse the baptismal candidates. Dlatego, że oni tam praktykowali chrzest przez zanurzenie. Interesting, isn't it? Interesujące, nieprawdaż? No babies. Nie dzieci. And no sprinkling. Nie pokropienie. The Bible says that there is only one baptism. Biblia mówi, że jest tylko jeden chrzest. And that baptism. I ten chrzest. Is the baptism taught by the scriptures. I ten chrzest opisany jest przez Słowo Boże. Adults. Dorośli. Who have been taught the scriptures. Ci, którzy zostali nauczeni, umieją czytać Pismo Święte. Who have come to believe in Jesus. Którzy mogą uznać Jezusa. And have died to themselves. I umarli dla siebie. Are buried in the waters of baptism. Którzy zostali pogrzebani w wodach chrztu. And when they come out, i wyszli, they have resurrected to a new life. Zostali z martwych wzbudzeni do nowego życia. Notice in Romans chapter 6 verses 3 to 5 how Paul speaks of this experience. Zobaczcie, co apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi na ten temat. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wzrośliśmy w podobieństwo Jego w śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Can you see how Paul summarizes the experience of baptism? Czy widzicie, jak apostoł Paweł sumuje tę prawdę o chrzcie? We have been joined with Jesus through death. My zostaliśmy połączeni w śmierci przez chrzest w śmierć Jezusa. We are buried with him in baptism. My zostaliśmy pogrzebani przez chrzest. And then we resurrect to a brand new life. I z martwych zbudzeni do nowego życia. Some years ago we ran an evangelistic program in Jelenia Góra. Jakiś czas temu mieliśmy program podobny w Jeleniej Górze. Among some of the people that were coming to the program, jeden człowiek, który przychodził na ten program, was a couple called Krzysztof and Aneta. Oni byli, on nazywał się Krzysztof i Aneta, to było małżeństwo.
They were struggling with the decision. Oni walczyli z tą decyzją, czy być ochrzczonym. Ziggy and I visited. Myśmy odwiedzili ich. We made ourselves friends with them. My staliśmy się przyjaciółmi. And these people opened up their hearts. I oni otworzyli swoje serce. Christoph didn't want to yet to be baptized. Krzysztof nie chciał być ochrzczony. Aneta was a little bit more willing. Aneta bardziej chciała. But as they came to the programs, ale w czasie, kiedy przychodzili na program, they were converted. Oni zostali nawróceni. They were born again. Oni nawrócili się na nowo. And the longing to be baptized was born in their hearts. I ten chrzest był ich pragnieniem serca. The last Sabbath of the program, ostatni dzień w tego programu, they were baptized together. Oni byli ochrzczeni razem. Before we came here, zanim przyjechaliśmy tutaj, we stayed in their homes. My byśmy byli u nich w domu. And we asked them, zapytaliśmy, do you repent of becoming a Christian? Czy żałujecie, że zostaliście chrześcijanami? They said, no way. O nie. It's the best thing that has happened to us. To jest najlepsza rzecz, która się stała dla nas. Their home has become happier. Ten dom stał się szczęśliwszy. Their children have grown as Christians. Też dzieci wzrastają jako chrześcijańskie dzieci. Christoph now is an elder of the church. Krzysztof jest w tej chwili starszym zboru tego kościoła. Their whole life has been turned around. Ich życie kompletnie się zmieniło. They've been richly blessed. Oni są naprawdę ubłogosławieni. In giving yourself to Jesus, oni oddali siebie Jezusowi. You can only win. Jeżeli oddajesz, tylko wygrasz. Never lose. Nigdy nie zgubisz. Amen. Amen. I'm going to appeal tonight. Ja chciałbym zaapelować dzisiaj wieczorem for people, do ludzi, that would like to make the decision to be baptized, którzy chcieliby zrobić decyzję, aby być ochrzczeni. This decision cannot be enforced. Ta decyzja nie może być wymuszona. This must be a willing decision like the Ethiopian. To musi być taka wolna decyzja, tak jak tego Etiopczyka. He asked for it. On prosił o to. Philip didn't have to say, come on, be baptized, come on, be baptized. Filip nie przyszedł, mówi, słuchaj, ty musisz się ochrzcić, ty musisz. No. Nie. The moment you are born again, kiedy rodzisz się na nowo, is the moment you will want to be buried with Christ. To jest moment, kiedy chcesz umrzeć z Jezusem. Ziggy will sing. Ziggy będzie śpiewał. And if you have never been baptized before, jeżeli nie jesteś ochrzczony jeszcze przedtem, I'd like you to ask the question. Chciałbym zapytać ciebie. Or if you've been baptized by sprinkling, albo byłeś ochrzczony przez pokropienie, as a baby, jako dziecko, that baptism counts for nothing in the eyes of God. Wiecie, ten chrzest nie znaczy nic w obliczu Boga. I'd like to invite you to make the decision to be baptized. Ja chciałbym, żebyście zrobili decyzję przyjąć taki właśnie chrzest. We will teach you the Bible. My będziemy cię uczyć Biblii. To prepare you for it first. Aby przygotować się do tego wpierw. And when you are ready, a kiedy będziecie gotowi, then you will be baptized. Wtedy będziecie ochrzczeni. As I pray, jak ja będę się modlił, Ziggy sings, będę śpiewał, consider your decision. Weźcie pod uwagę tą decyzję. Chodzić wciąż z Panem, jaki raj. Szczęście mnie darzy niebios kraj. On pokój daje tylko sam. Szczęśliw, gdy z Nim ja chodzić mam. Naucz mnie więcej z Tobą żyć. Naucz we wszystkim szczerym być. Naucz mnie prawdy Twojej znać, bliźnich miłować, wierzę trwać. Chodzić wciąż z Panem pokój mam, choć wkoło czyha złuda kłam. Chcę i w ucisku przy Nim stać, bo On mi pokój swój chce dać. Naucz mnie więcej z Tobą żyć. Naucz we wszystkim szczerym być. Naucz mnie prawdy swojej znać. Bliźnich miłować, wierzę trwać. Chodzić wciąż z Panem każdy dzień. Przedsmak tu nieba spływa zeń. Chwale Go wiecznej ujrzeć śmiem. Żyć tam na wieki będę z Nim. Naucz mnie więcej z Tobą żyć.
Naucz we wszystkim szczerym być. Naucz mię prawdy Twojej znać, bliźnich miłować, wierze trwać. Naucz mnie więcej z Tobą żyć. Naucz we wszystkim szczerym być. Naucz mię prawdy Twojej znać, bliźnich miłować, wierze trwać. Amen. I'd like to appeal to those that may be already ready to be baptized, but they haven't yet made a decision. We have four people that have made their decision and will be baptized this coming Sabbath. Ja chciałbym apelować do tych, którzy chcieliby się ochrzcić. Mamy cztery osoby, które będą ochrzczone w tym sobotnim popołudniu tutaj. You may have been studying the scriptures. Może studiowaliście Pismo Święte? You may have been confronted with a decision. Może spotkaliście się z tą decyzją? But maybe you've pulled back. Ale żeście zwolnili, odepchnęli ją na razie. And tonight the Holy Spirit is speaking to you. A dzisiaj Duch Święty przemawia do was. If you have accepted Jesus as your Savior. Jeżeli zaakceptowałeś Jezusa jako swojego Zbawiciela. If you have surrendered your life to the Lord. Jeżeli oddałeś swoje serce Jezusowi. Why don't you make the decision to be baptized this Sabbath? I will baptize you. Dlaczego nie podejmiesz tę decyzję, żeby być ochrzczony tego sobotniego dnia? Ja będę chrzcił. If that is your desire, I'd like to invite you to come forward. Jeżeli jest to twoim życzeniem, podejdź do przodu. That I may pray with you. Będziemy się modlić. Those who have made the decision. Ci, którzy już uczynili tą decyzję. With us, you can come forward if you like to. Możecie też również podejść. I know the four of you, so if you want to come forward to confirm your decision before the Lord, just come forward. Don't be afraid. Ci czworo, którzy podjęli tą decyzję, podejdźcie do przodu, nie bójcie się. Young man who you stood up up there. Yes. Ten młody człowiek, który tam siedzi na górze, tak? Idzie. Come forward. Come podejdźcie down, do przodu. So I can pray with you, please. Będziemy się modlić. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Amen. Już ten idzie młody człowiek z góry. Amen. Amen. You know there's a great victory won in Nihau here. O, jest wielka radość w tej chwili, zwycięstwa, które nastąpiło. The parents have been praying for years for Nihau. Rodzice modlili się za Michała lata. And the church has been praying for years. I Kościół modlił się również lata. And last night Michał made his decision. I jeszcze wczoraj wieczorem decyzja została podjęta. Praise the Lord. Chwała Pan. God bless you, young man. Niech się Pan błogosławi, młody człowieku. Is there anyone else who would like to make the decision as someone who has been prepared and maybe baptized this coming Sabbath? Może ktoś jeszcze chciałby się zdecydować i podjąć decyzję chrztu? Może jest przygotowany i będzie ochrzczony w tą sobotę? I'd like to appeal to a second group. Chciałbym apelować do drugiej grupy. To those that are not prepared to be baptized. Ci, którzy nie są przygotowani jeszcze do chrztu. Because they haven't yet studied the scriptures. Dlatego, że jeszcze nie czytali, nie studiowali Pisma Świętego. But you want to be baptized. Ale chcą być ochrzczeni. Because you have accepted Jesus as your Savior. Dlatego, żeście zaakceptowali Jezusa jako swojego Zbawiciela. And so I'll invite you to make your decision tonight. Ja zapraszam was, abyście postanowili dzisiaj, but zrobili decyzję. You will not be baptized this coming Sabbath. Nie będziecie ochrzczeni w tej soboty. Because there needs to be a process of preparing you. Albo musi nastąpić proces przygotowawczy. So your decision is intelligent. Wasza decyzja musi być inteligentna. Is there anyone who would like to join this group by coming forward? Czy chcielibyście dołączyć do tej grupy, która już wystąpiła? I believe that there are people here who ja wierzę, że są decision tonight. Ludzie, którzy podjęli taką decyzję i podejmą. Don't be afraid. Nie bójcie się, nie obawiajcie się. You don't need to be afraid. Nie musicie się obawiać. I think there's a girl coming down. Idzie pewna dziewczyna z góry. Praise the Lord. Chwała Panu. God bless you. Bóg się błogosławi. Amen. Amen. Wonderful. Pięknie. Cudownie. Anyone else who would like to join? Czy jeszcze ktoś chciałby przyłączyć się? That we may pray together tonight. Żebyśmy się mogli razem? Prosimy do przodu, prosimy. Don't be afraid. Nie obawiajcie się, nie bójcie. You have nothing to be afraid of. Nie ma czego absolutnie się obawiać. God bless you. Niech się Bóg błogosławi. At least there are other two people that must make the decision.
Ja wiem, że co najmniej dwie osoby walczy, aby podjąć tą decyzję. I'm going to extend the call for a little while until these two people make the decision, and ja przedłużę mój apel, żeby te osoby nabrały odwagi i wyszły. I don't know who you are. Ja nie wiem, kim jesteście. But the Lord is asking you to make your decision. God bless you. Ale Bóg przekonuje mnie, że powinniście podjąć decyzję. Praise the Lord. Come forward. Amen. Amen. There's still two people, though. The Spirit says that there's two more. Praise the Lord for the hands that have moved. Mówi mi, że jeszcze dwie osoby. But the Spirit is struggling with two persons here. I don't know who they are. Dwie osoby. Jeszcze Duch Święty mówi mi, że jeszcze dwie osoby walczą, aby wyjść, ale jeszcze nie mają odwagi. And he's asking me just to hold on for a little while longer while these people make a decision for him. Ja poczekam jeszcze chwilę, aby te osoby podjęły decyzję. Where are you sitting? Dlaczego siedzisz? Why would you go home tonight not having made a decision for the Lord? Dlaczego chcesz iść do domu nie podejmując decyzji dla Pana? You are not assured whether you will have another chance to make a decision, dear friend. Nie masz pewności, że zdarzy się taka podobna sytuacja, że będziesz mógł to zrobić. The Lord says if today you hear my voice. Bóg mówi, jeżeli usłyszysz dzisiaj mój głos. Do not harden your heart. Nie zatwardzaj swojego serca. I praise God for this wonderful group. Ja dziękuję Bogu za tą cudowną grupę. Can I close without you? Czy ja mogę zamknąć ten apel bez ciebie? The Spirit's saying, just give me a little while longer. Duch Święty mi przekonuje, że muszę poczekać jeszcze chwilę. Who are you? Kim jesteś? God bless you, girl. Niech się Bóg błogosławi. One more. Jeszcze jedna osoba. God bless you. Niech się Bóg błogosławi. I think the girl from the top is coming also, so we'll wait for her. Jedna dziewczyna idzie z góry. Tak, amen. Prosimy. Amen. 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 Let's pray. Módlmy się. Our gracious Father, we thank you so much for the decisions that have been made tonight. Łaskowy Ojcze, my jesteśmy tak wdzięczni za decyzje, które zostały podjęte dzisiaj wieczorem. There is great joy in heaven. O, jest wielka radość dzisiaj w niebie. Dear Lord, you've got a people here. Boże, tu są ludzie, who have surrendered to you. Którzy oddali swoje serce Tobie. And you've got a small group that has made a decision to be baptized. Jest tu mała grupa ludzi, która postanowiła, aby się ochrzcić. I pray, dear Lord, that you will seal their decision with the blood of Jesus. Ja modlę się, abyś zapieczętował ich decyzję z krwią Jezusa. And that your Holy Spirit, Father, will confirm it in their hearts. Aby Duch Święty zapieczętował ją w ich sercach. So that the decision they have made tonight. Aby ta decyzja, która podjęta została dzisiaj wieczorem, will not be changed. Nie była zmieniona. We commend them to your care and love. My polecamy ich Tobie pod Twoją miłościwą dłoń. Some of them have been already prepared and they will be baptized this Sabbath. Niektórzy z nich byli przygotowani i będą ochrzczeni tej soboty. Ale niektórzy z nich będą musieli przygotować się, aby studiować Słowo Twoje. We pray that they will not get discouraged. My modlimy się, aby nie byli zniechęceni. Aby patrzyli w przyszłość z radością, a kiedy połączyć się z Jezusem. By burial. Przez chrzest. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. For those of you who have made a decision, I'd like to meet you in the rooms at the back once we farewell everyone. Ci, którzy podjęli decyzję, chrztu, chciałbym się z wami spotkać tam z tyłu w pomieszczeniu. Thank you. A dla wszystkich dobranoc.